Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Rozpoczynamy Kulisy Manipulacji. Katarzyna Górska. Piotr Lisiewicz. Telewizja Republika jest oskarżana przez pana ministra Michała Kołodziejczaka o to, że eskaluje protesty, za bardzo, zbyt często je relacjonując, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pana ministra Kołodziejczaka. Dementujemy tu plotki, że nasz dział marketingu płaci mu, że jako najbardziej w tej chwili znienawidzony polityk reklamuje ciągle Telewizję Republika. Postanowiła w programie Kulisy Manipulacji, zobaczą to Państwo za chwilę, pokazać również wypowiedzi i manifestacje zwolenników Zielonego Ładu. O tym i o protestach rolników porozmawiamy w dzisiejszym programie. A Państwa i naszym gościem jest Wojciech Mucha. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Najważniejszym zwolennikiem Zielonego Ładu jest oczywiście Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Polski, ten wygrywający według różnych sondażowni. No to co on sądzi na ten temat? Posłuchajmy. Niech pan zobaczy, co się dzieje za oknem. Że się planeta pali, panie redaktorze. Na chwilę będziemy się bić o wodę. Planeta się skończy. Po prostu nie pozwolimy, żeby planeta nam się spaliła. Będziemy się bić o wodę, no więc my dzisiaj w kulisach manipulacji jesteśmy uzbrojeni. Jesteśmy w pełni uzbrojeni. Redaktor Wojciech Mucha sprawdza, że to wiadro jest prawdziwe. Długa historia tutaj z realizatorami, jak musieliśmy z tym wiadrem się tutaj zmierzyć, żeby ono dobrze w kadrze wyglądało. Czy Wojciech Mucha widzi, że planeta wokół niego płonie? No właśnie, przepraszam, ja wejdę w słowo. Mamy dylemat, bo z jednej strony nie wiemy, czy tą wodą mamy gasić tą planetę, która płonie, czy za chwilę jednak nie pobijemy się, bo woda będzie nam do czegoś innego potrzebna. Jak rozumiem, to jest ta czysta woda, która miała być w TVP, a jej tam nie ma, bo tak wygląda. Czysta jest. Wygląda jak czysta. Też myślałem, że będziemy walić wiadro, a tu się okazuje, że to chodzi o coś innego. Co do pana Trzaskowskiego, problem jest. Luty jest najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów i cieplejszy od większości marców, które mierzono. Ale nijak to nie ma nic wspólnego z kampanią samorządową, którą pan prezydent Trzaskowski uprawia. I nie dlatego, że planeta się pali, tylko że pali się pod czterema literami całemu obozowi politycznemu, który on reprezentuje. Stąd też próba wyniesienia, eskalowania tych wszystkich problemów. No to jak to jest taki pożar, to nasze wiadro nie wystarczy, obawiam się. Znaczy w zasadzie nasze, Lisiewicza. Lisiewicza, może nie starczyć. Może nie starczyć. On jest z Poznania, to on tak się niechętnie dzieli. Niechętnie się dzielę, skąpiradło tak musi być, tak za czasów happeningów naszości z różnymi gadżetami zawsze było. Rafał Trzaskowski inspiruje, zainspirował dwa młode aktywiszcza. Aktywiszcza przybyły na koncert do Filharmonii i w Filharmonii postanowiły powtórzyć słowa Rafała Trzaskowskiego. Posłuchajmy. Mi się bardzo podobał pan dyrygent, który nie przestając dyrygować wyrwał transparent, uznając, że jest to profanacja sztuki skądinąd, bo my jesteśmy bardzo biegli w świecie dyrygentów, to pan dyrygent raczej ma poglądy bliższe Gazecie Wyborczej, no ale mimo wszystko chyba tego, co się stało, nie zdzierżył. Ale on jest z tego przedostatniego pokolenia, więc to jest to pokolenie, które jeszcze biło się o coś, więc rozumiem, że pan dyrygent ma doświadczenie. Pan dyrygent Antoni Witto, zresztą koncert no, z okazji jego 80. Tak. urodzin. Czy się z Piotrem zastanawialiśmy, czy to przypadkowo ten koncert został przez te panie aktywiszczki wytypowany, nie wiem, czy można tak mówić, czy nie, ale trzeba przyznać, że 80-letni człowiek, jakby na to nie patrzył, już trochę wyemitował na tym świecie różnych
rozumiem, substancji ogrzewającej. I to był protest, że powinien przestać już emitować. No dlatego przecież tam padło hasło, że ten koncert ma się już skończyć. Ma się już skończyć. No. Ale właśnie to jest, szanowni państwo, to, o co chodziło Rafałowi Trzaskowskiemu. Żeby młodzi ludzie, tacy jak ci, którzy protestowali, nie zajmowali się tym, co dzieje się w kraju, tylko zajmowali się problemami, które oni postrzegają w charakterze globalnym, na które oczywiście wpływu nie mają. Mają wpływ na to, co się dzieje w ich bezpośrednim otoczeniu, o czym przekonujemy się każdego dnia. Widzieliśmy to w tym tygodniu, ale młodym ludziom tłumaczy się, nie, to zostawcie. Są tematy globalne, nimi trzeba się zajmować. Efekty są takie, no, że no, nie sądzę, by zbyt wielu zwolenników zdobyły te dziewczęta w tej filharmonii, a i z tych, którzy to oglądają również. Właśnie, bo ta chronologia zdarzeń jest rzeczywiście, myślę, że istotna. Najpierw jest ta wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, później są te dwie panie, które tam wdarły się w okolice pana dyrygenta Wita i powiedziały, że ten koncert ma się już zakończyć, bo świat płonie. To jest tak, że rzeczywiście chyba chodzi o wywoływanie takiej korby, prawda? Ale nie wiedziały, jak to w Kalkuli Kokoszu, że nie ma woja nad Wita, więc Wit sobie doskonale poradził. To jest tak, że jeśli nie w kościele, to musi być takie miejsce, w którym oczywiście najbardziej będzie tak, to szokować. No więc sobie wymyśliły tą filharmonię. I to zawsze uderza, słuchajcie, w te, już tak szeroko mówiąc, podstawy naszej kultury i cywilizacji. Bo jakoś się nie zdarza, żeby na Biennale Sztuki Nowoczesnej albo gdzieś w galerii, gdzie wystawiane są bliżej niesprecyzowane dzieła sztuki, tego typu happeningi się odbywały. Zawsze się to odbywa w kościele, w filharmonii, uderza w kulturę wysoką, uderza w naszą kulturę narodową, w podstawy naszej cywilizacji. No, rzeczywiście nie słyszeliśmy o takim wydarzeniu, jak na przykład blokada Parady Równości, no w związku z tym, że się ktoś przykleił tam się do asfaltu. Planeta płonie, więc proszę zakończyć paradę. Tak? Bo emitujecie tutaj tymi ciężarówkami i tych wszystkich korporacji tyle gazów, że już dosyć tego. No nie. Panie aktywiszcza kontra pani rolniczka, puszczamy ten fragment w telewizji Republika, ale krótszy, a my tutaj puśćmy, bo to są bardzo ważne słowa kobiety, która oberwała gazem, no i pytała innych kobiet, skoro ma być ta solidarność kobieca, feministki i tak dalej, co one na to? Posłuchajmy. Ludzie, za naszą ciężką pracę, ludzie mają hodowlę, pracują od świtu do nocy, dostaliśmy pałą, gazem i wodą. To jest podziękowanie dla rolników, dla nas, za naszą ciężką pracę. Spójrzcie, co oni z nami robią. To jest koalicja 13 grudnia, kolorowe serduszka. Panie, które tańcowały w Sejmie, jakie to one będą dla kobiet. Przyjemne, super. One się naśmiewały, stały w oknie, palcem na nas pokazywały. Panie, które tańcowały w środę popielcową, gdzie byłyście, jak byłyśmy gazem polewane, wodą i pałkami? Gdzie wy byłyście? Gdzie? Pytam się, gdzie? Gdzie jest ta nasza babska solidarność? Sztuczne serduszka, tylko tyle jest wasz. Te sztuczne serduszko. Babską solidarność szlak trafił. Nie, bo solidarność, przepraszam bardzo, ta, o pani mówi o babskiej, ale przecież ona w tej grze lewackiej sprowadza się tylko do solidarności aborcyjnej. Oczywiście, tam nie ma nic innego, tam jest tylko aborcja, czy prawa kobiety i w ogóle kobieta jest zredukowana do aborcji. No. A poza tym to nie jest solidarność z wami, wieśniakami, tylko to jest nasza tutaj wielkomiejska solidarność kilku dzielnic Warszawy i wielkich miast. A wy tam sobie, prawda, siedźcie, babo, na wsi i tam sobie, prawda, róbcie, co chcecie. Przecież jak się czyta te komentarze, które w stosunku do rolników się pojawiają i ten taki nienawistny wręcz ton właśnie pani z wielkiego miasta, które mówią, że one już nie będą kupować na przykład polskich produktów. No, od teraz ona chodzi tylko do Auchan po francuskie sery. Zapomniała, bo to akurat jest przypadek szczególny, że tej samej pani wytknięto, że rok wcześniej bojkotowała ten Auchan, bo wprowadzono na niego sankcje w związku z wojną na Ukrainie. Dziś już, prawda, biegnie kurs galopem, żeby kupować francuskie sery, bo polskich serów ona już nie będzie jeść, bo rolnicy jej, prawda, śmierdzą pod oknem, jak przyjeżdżają ciągnikiem. Rolnicy francuscy też protestują, ale pod jej oknem, ale... Ale po francusku protestują. Powiem szczerze, że jednak nadawaliśmy też protesty rolników francuskich, no to myślę, że te wyobrażenia mogą jednak odbiegać od rzeczywistości. Francuskiego savoir-vivre tam za bardzo nie było na tych protestach.
widać. Mieliśmy sytuację, kiedy nasz reporter relacjonował manifestację rolników i w pewnym momencie rolnik mówi, ja wiem, po co oni wywołali te zamieszki, po co policja stosowała te prowokacje, dlaczego zaczęto nas bić, bo później TVN, Polsat i TVP wytną te fragmenty, które będą im potrzebne i nie pokażą, od czego to się zaczęło, tylko stwierdzą, że rolnicy byli agresywni. Rolnik mówi, to jest prymitywne, ale oni tak zrobią. No i rolnik miał rację, oni tak zrobili. Fakty TVN-u, zobaczmy. Na początek protest rolników w Warszawie. Emocje sięgnęły zenitu przed Sejmem. W powietrzu latały nawet kostki brukowe, za to pod kancelarią premiera płonęły race i opony. I tak Zielony Ład przesunął się na drugi plan. Na pierwszy plan wyszła uliczna rozruba. A szkoda, bo to w sprawie Zielonego Ładu potrzebne są jakieś decyzje. Dariusz Łapiński. To nie była spokojna, pokojowa demonstracja. Przed Sejmem doszło do przepychanek. Manifestanci obrzucili petardami broniących dostępu do budynku policjantów. Ci użyli gazu. Policjanci zatrzymali przed Sejmem kilkunastu najbardziej krewkich demonstrantów. Pojawiły się grupki osób, które dążyły tylko i wyłącznie do konfrontacji z policją, dlatego zmuszeni byliśmy zareagować. Zmuszeni byliśmy do użycia środków przymusu bezpośredniego. Krewkie osoby, tak z Wojtkiem rozmawialiśmy, że my tą gównianą nowomowę z lat 90. znamy na pamięć, to znaczy przez ileś lat jej nie było, bo co to są krewkie osoby? Ja na przykład może jestem krewką osobą, liczy się kto, no nie wiem, no Kasia jest pewnie jeszcze bardziej krewka ode mnie. No i krewkie osoby należy zamknąć, to znaczy nie ma słowy o tym, co państwo widzieli, bo przecież państwo widzieli to na żywo, kiedy to Telewizja Republika pokazywała na żywo. Nie było żadnej wątpliwości, kto jest agresorem, kto stosuje prowokacje. Świetnie to Michał Rachoń pokazał w programie Jedziemy. A tutaj mamy tą nową mowę z lat 90. Cofamy się do tych lat, kiedy, które, nie wiem, Wojtek w książce Miasto Noży opisał. Ten język w TVN-ie jakby wraca z automatu, to znaczy oni mają to wdrukowane. Ale czujesz się młodszy dzięki temu, prawda? No tak. Czujesz się młodszy, ja również, choć przypomniałem sobie, że i nawet w latach 90. zdarzały się wypadki, jak pamiętam sytuację, kiedy jeden z komentatorów użył takiego określenia podczas jednej z burt na stadionie i kibice. To żadni kibice, to bandyci i chuligani, bo tak chyba trzeba nazwać tych dżentelmenów. Więc również wtedy się hamowano. Ale istotnie, macie rację. Ja byłem na tych protestach i już w momencie, kiedy padło ze szczekaczki policyjnej, że policja wzywa do zachowania zgodnego z prawem, w przeciwnym wypadku zostaną użyte, przewidziane prawem, to już mówię, oho, to będzie zadymę na 100%. Jeszcze wtedy nic się nie działo. Więc dążono do eskalacji. Pani Anita Werner w zielonym kubraczku, mówiąca o Zielonym Ładzie, który zmienił się w wielki nieład. Wie o tym doskonale. Z jakichś powodów dziennikarzy TVN-u na żywo nadających nikt tam nie widział, przynajmniej żadnych kostek TVN-u. Nie widzieliśmy. Kostki brukowe były, ale kostek TVN-u. Telewizja Republika zarejestrowała kostki latające, które rzucali policjanci. Policjanci, oczywiście. Normalnie tak. Umundurowani, nie po cywilnemu, nie zamaskowani, tylko po prostu... Wróciła młodość, tak? Wróciło MO, którego wizerunek miał ocieplać twórca telewizji TVN. Ale tutaj bym się bliżej się troszeczkę cofnął. Taki 2012, początek Gazety Polskiej Codziennie. Wszyscy jesteśmy młodzi i jest pięknie. Tak? A ty walnąłeś ruskiemu z głów. Wtedy właśnie. No ale należało mu się. Dobra. Krzewkich, tych nie krzewkich, krewkich. To ja już widzisz, jednak zapomniałem. Krewkich obywateli zatrzymywano. No to jeden z tych krewkich według TVN-u. Zobaczmy, bo takiego ujęcia z góry może się nie spodziewali, bo w tych latach 90. to by nie było czym takie ujęcie zrobić. Zobaczmy. Zatrzymany krewki człowiek według TVN-u. Jego winą było to, że stał z polską flagą. Flaga połamana i podeptana. Tak wyglądała ta interwencja pokrzywdzonej policji, jak mówił później Donald Tusk.
Widziałem co najmniej kilka takich sytuacji, kiedy ludzie byli selektywnie wyciągani z tłumu, powalani na ziemię. Wszystko w otoczeniu grupy policjantów, która reagowała w taki sposób na to, jeśli ktoś chciał bronić tych ludzi, że po prostu lała gazem, czym eskalowała tą sytuację jeszcze bardziej. No cóż powiedzieć, no co najmniej kilka czy kilkanaście elementów świadczy o tym, że to było od samego początku zaplanowane. Stopień, w jaki policja zagarniała przestrzeń bez tak naprawdę większego powodu, bo nikt na tą policję nie napierał. Fakt, że funkcjonariusze wydawali się działać w zasadzie bez kontroli. Ten gaz rozpylany w zasadzie na wszystkie strony, na osoby postronne. Z odległości dosłownie 5 centymetrów. Gazeta Polska codziennie na okładce ma takie zdjęcie właśnie, gdzie widać, że ten Kochani, gaz jest... Kochani, zdjęcie z protestów w Stanach Zjednoczonych, bardzo podobne, na którym policjant z bliskiej odległości jakąś manifestację na jeden z uniwersytetów traktuje gazem, stało się przyczyną trzęsienia ziemi. To zdjęcie było na wszystkich możliwych pierwszych stronach gazet. Pan policjant miał bardzo poważne nieprzyjemności. No i tam doszło chyba nawet do dymisji. Tymczasem mamy takie obrazki co najmniej kilka z wczoraj i Gazeta Polska codziennie jest chyba jedyną, która na pierwszej stronie je publikuje. No to też pokazuje, jak nam się system domknął. Prawie jakbyśmy to wiadro obrócili do góry dnem. No wiadro, teraz nie będziemy może, wiadra jednak nie, bo jest pełne. No właśnie, bo tu cały czas ta planeta płonie. Lisiewicz jest przerażony, wziął do serca przerażenie pana Trzaskowskiego i jakby coś, to od rana chodzi z wiadrem, szanowni państwo. No, no tak, chodzę nawet do ubikacji, biorę wiadro, bo Anusz... Może już będę... Anusz. Nie będę szczegółów opisywał, Anusz z kranu przestanie lecieć, woda... No tak, no jak widać na tych filmach problemem są chuligani, jak niegdyś warchoły z Radomia i Ursusa. Zobaczmy marszałka Szymona Hołownię o chuliganach. Policjanci, którzy dzisiaj bronili naszego bezpieczeństwa, zasługują na nasze wsparcie. A chuligani, a nie żadni protestujący rolnicy, tylko zwykli chuligani, którzy dzisiaj rzucali kostką brukową, którzy dzisiaj zachowywali się w sposób skandaliczny, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Wywiad z chuliganem w każdą niedzielę o 22:00 zareklamuje program. No, ale to Hołownia powinien to dodawać, bo w zasadzie to jest reklama rzeczywiście twojego programu. Kołodziejczak reklamuje Telewizję Republika, no a Hołownia się skupił na wywiadzie z chuliganem. Wstyd mi za tych z Radomia się przypomina. To znaczy ta wersja, zgodnie z którą są ogólnie dobrzy rolnicy, tak, ale jest garstka, która się przyłączyła, warchołów, bandytów. Mhm. Już potem Kierwiński właściwie parę godzin po manifestacji mówi, zobaczymy, okaże się, kim byli ci. Czyli oni tam coś jeszcze szykują. Wszystko mają wyreżyserowane, tak? Ale zwróćcie uwagę, że przecież jak pojawiła się ostatnio dyskusja, od której Platforma się odcinała, że oni nigdy do żadnych górników nie strzelali. No to co powiedzieli? Że oni nie strzelali do górników, tylko oni strzelali do chuliganów, którzy byli pośród tych górników i o których oni wiedzieli, że tam w tej masie tych górników, no to jest kilku chuliganów i do nich... Trzeba wycelować chuligana i trzeba strzelać. Bardziej mnie martwi, dlaczego pan Szymon Hołownia mówi, że to są zwykli chuligani. Czy są jacyś chuligani niezwykli, jacyś oficjalni chuligani, tak jak w latach 90., więc to rzeczywiście zastanawiające, na czym ta zwykłość polega, zrobi niezwykły chuligan. No, zapytamy oficjalnie marszałka Hołownię. Może ta klasyfikacja zostanie uzupełniona na 100 dni. Może jest jak nowego rządu. Tak jak z profesorami, że ten zwykły chuligan to jest profesor zwyczajny. Nie? Albo może być inaczej, może być chuligan dubler też. Neochuligan. Neochuligan. No dobra, jako oficjalni chuligani proponujemy kolejnego chuligana. Rolnika i jego apel do rolników, bo to się łatwo gada, a trudniej robi. Posłuchajmy, co mówi. Znienacka zostałem polany mocno gazem, straciłem wzrok, no i na głowę, tak mi na czapkę polali gazem, że straciłem przytomność i kuzyn mnie uratował i potem polewali mnie wodą, jakoś doszedłem do siebie. Zdaje się, że do tej pory pan się nie tak, dobrze czuje. Tak, licho się teraz w tej chwili czuję. Jestem osłabiony, ale chciałbym zaapelować do rolników. Zobaczcie, co oni robią z nami. Do związkowców. Zobaczcie na wszystkich manifestacjach w Polsce, co oni robią z rolnikami.
No więc to jest tak, że mamy protest, który popiera 75% Polaków według ostatniego sondażu. Wcześniej był jakieś, że 77%. I ktoś, żeby to poparcie zmniejszyć, odważył się atakować ten protest siłowo, przemocą, tak traktować rolników. Czy to się opłaca? Im się na pewno opłaca. Zamknięty i szczelny system medialny sprawia, że tego typu obrazy docierają do milionów Polaków. Dzień po tych protestach pojawił się sondaż, z którego wynikało, że tak naprawdę nie wiadomo, kto jest temu winny, co się stało i że wszystkie partie polityczne są odpowiedzialne, a tak naprawdę to ta, która rządziła poprzednią, bo ta to teraz musi po prostu sobie z tym wszystkim poradzić, z tym mlekiem, którego naważono poprzednio, więc tak, to młotkowanie będzie działać. No, tutaj duża rola telewizji Republika, wszystkich mediów niezależnych i internetowych. No ja patrzyłem na streama na YouTubie chociażby Republiki w tym czasie, no to on niebotycznie rósł i później rozmawiałem z ludźmi zwykłymi na dzielnicy na Jeżycach. Mówi, no wszyscy przełączamy na Republika, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Ludzie, którzy miesiąc wcześniej nie wiedzieli o istnieniu Republiki, nie? Takie obrazy, jak ten człowiek z flagą, który jest wciągany za kordon, ta flaga jest łamana. Takie obrazy jak pan rolnik, który naprawdę poparzony i jak sam mówił, licho się czuje, opowiada o swojej historii, no będą docierać, bo ich siła jest potężna. No musi się tylko to gdzieś dziać. Dzięki Bogu jest Republika. 13-latek jako ofiara tych się paczy Tuska. Posłuchajmy. Syn ma 13 lat, czyli jest osobą jeszcze niepełnoletnią. Pomagał rolnikom, którzy dostali gazem po twarzy. I pomagał im z wodą obmyć twarz i wtedy funkcjonariusze policji podbiegli do niego i jeden z nich uderzył mojego syna w nogę. Syn ma obecnie siniaka powyżej kolana i otarcia skóry na łydce. My znamy tą sprawę już trochę dalej i wiemy, bo tam rzeczywiście syn pana, który był naszym gościem, został już przebadany dokładnie przez lekarzy. Przez 2 tygodnie będzie chodził w ortezie. Ma tak naprawdę uszkodzone kolano. Konieczne będą następne badania, no więc ta sprawa wygląda znacznie poważniej niż to pan opisał. Śmiechu nie ma. Ja nie wiedziałem o tej informacji, ale rzeczywiście śmiechu nie ma. I mnie przypominało się znowu coś z lat 90., czyli Słupsk. I 13-letni również Przemek Czaja. Przemek Czaja, który zginął uderzony przez policjanta, co doprowadziło do największych chyba w III RP, bo chyba nikt tego nie pobił do tego czasu, zamieszek ulicznych i protestów i manifestacji. I kłamstwo, które wokół tej sprawy było przez wiele, wiele dni, tygodni, pamiętasz to chyba lepiej, czyli jakieś takie farmazony, że on uderzył się o słup, że on sam sobie to zrobił. I potem, gdy okazało się, że rzeczywiście zabił go policjant, no kraj się zapalił. No, z całego kraju do Słupska na manifestację przy okazji pogrzebu Przemka Czai zjechały tysiące kibiców. No bo to naprawdę niedużo trzeba. No, to znaczy uderzył w nogę. No, a gdyby mu się od 10 centymetrów przesunęła czasoprzestrzeń i uderzyłby go w głowę i teraz mielibyśmy... Albo temu, co rzucał tą kostką brukową, temu, ludzi, którzy nie mają kasków, ani tarcz, tak? Trafił w głowę któregoś rolnika. Ale też chciałabym, żebyśmy to podsumowali, bo to jest bardzo ważne, co Wojtek Muka powiedział o tym, że ten system medialny domknięty, bo on jest prawie, że zamknięty. Tak. Oczywiście Republika jest tutaj największym wyłomem, ale ten system ma potężną moc. I on, nadając cały czas ten swój przekaz, w pewnym momencie już wejdzie na poziom dość dużej skuteczności, bo tak to po prostu działa. Ta manipulacja, szanowni państwo, polega tak naprawdę, te działania mediów, bo pokazywaliśmy fakty TVN-u, ale przecież w innych stacjach było mniej więcej tak samo, w niektórych pewno nawet trochę gorzej. Ta manipulacja polega przede wszystkim na przyzwoleniu na używanie przemocy, tak? Znaczy, podczas różnych protestów bywa tak, że emocje chociażby protestujących biorą górę, no ale po to jest policja i po to jest szkoloną służbą zawodową, a nie skrzykiwaną gdzieś na prędce grupą ludzi, którzy mają, nie wiem, zabezpieczać taki czy inny budynek, żeby właśnie móc działać w takich trudnych sytuacjach. Jeżeli dziś jest cały korowód mediów, które
atakują protestujących i w ogóle nie biorą pod uwagę działań policji, nie oceniają tych działań, nie pokazują scen, które jednoznacznie świadczą o tym, że w bardzo wielu tych sytuacjach to policja była już nie tylko prowokatorem, ale wręcz agresorem, bo my to pokazywaliśmy na naszej antenie, gdzie policjant rzuca kostką brukową w tłum i wiemy, że to jest policjant. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, to jest policjant, bo jest w mundurze. Więc jeżeli media ukrywają tę część, to znaczy, że pozwalają władzy stosować przemoc. I to jest tak naprawdę, na tym właśnie polega to, ta manipulacja. Dlatego Państwu po raz kolejny tą historię opowiadamy, żeby też podkreślić, jak ta postawa mediów pozwalająca na przemoc jest groźna. Tuż po tym, co działo się w Warszawie, na drugi dzień w największych serwisach internetowych tych wchodzących w konglomerat mediów III RP pojawił się na przykład wywiad z ekspertem, który tłumaczył, że policja użyła środków miękkich. Trudno powiedzieć, że to były środki... No, kostka brukowa, środki nie wiem, czy jest miękkim. Zresztą musimy dać już puentę. Minister rolnictwa Czesław Siekierski, on za czasów tej wrony ze stanu wojennego był kierownikiem organizacyjnym Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Tak było za wrony, czyli w stanie wojennym, a za rudej wrony jest ministrem rolnictwa. No i on tłumaczy, dlaczego z tym przemytem z Ukrainy jest tak, że tych małych zamykają, a tych dużych nie. To naprawdę jest na puentę strasznie pouczające. Posłuchajmy. Proszę bardzo. Jak to możliwe, że mrówce, która wiezie 10 paczek papierosów, jest w stanie służba to na granicy sprawdzić i tapicerkę w osobówce rozebrać i wyjąć, albo komuś, kto przemyca pół litra jakiegoś oprysku, a cały wagon, czy cały pociąg, czy 5 tysięcy tirów, które tam teraz stoją, na to nie ma sposobu. Ja to, wie pan, jest tak, że często za drobne przestępstwo się karze, za wielkie nie. To jest chyba filozofia tej władzy, tak mi się wydaje. No, to tak, ale rzeczywiście to tak było, prawda? Znaczy, jeżeli Państwo przypomną sobie aferę VAT-owską i ten nieprawdopodobny wyciek tak naprawdę w czasie rządów Platformy Obywatelskiej jednego budżetu w skali dwóch kadencji, no bo to jest naprawdę sytuacja nieprawdopodobna, no to można powiedzieć, że już wiemy dlaczego. Znaczy, pan Siekierski to wytłumaczył, no. Słuchał chyba rapera Picha, który nawijał, że powyżej pewnych sum przestępstwo przestaje istnieć i pozostaje czysta polityka. Czysta tak jak jak czysta woda. Wojtek Mucha był dzisiaj gościem w kulisach manipulacji. Czysta woda również w wiadrze gościła. Jesteśmy gotowi, nie wiadomo, czy przecierać oczy będziemy w telewizji Republika, kiedy tutaj Donald Tusk przyjdzie pacyfikować ją. Zostańcie Państwo z naszą stacją. Dziękujemy i do zobaczenia.